Polska 2077. Czy ten rok będzie dla naszego kraju szczęśliwy, czy jednak zdąży upaść do tego czasu? Zobaczmy to w dzisiejszym odcinku. Witam Cię na moim kanale, ja jestem Lukas. Jeżeli lubisz takie serie z alternatyw historycznych, zapraszam do pozostawienia subskrypcji. Mam tego znacznie więcej na kanale. Polska 2020 na obserwatorze w Europie Universalis 4. Zobaczymy, jak dobra zmiana poprowadzi ten nasz ukochany naród, najpiękniejszy ze wszystkich krajów, ku przyszłości. No, teraz według Europki mamy demokrację w kraju, mamy system wielu partii oraz oczywiście, no, ceremonialnego prezydenta, tak tu jest to nazwane, ale wiadomo, że chodzi o funkcję reprezentatywną. Co ciekawe, startujemy bez żadnych relacji tutaj z żadnymi krajami. Zobaczymy, co sobie boty wybiorą, z jakimi krajami będzie nam najbliżej i co się tutaj ciekawego nam wydarzy. No, ekonomicznie Polska jest jednym z mniej zarabiających krajów, na bardzo niskiej pozycji. 2020, 70 golda total income'u. Wojska też za bardzo tutaj nie mamy, ledwo 97 tysięcy force limitu, a 44 tysiące w polu. No, armia topnieje nam w oczach, bardzo topnieje, jeszcze bardziej topnieje, armia leci w dół. Po co nam armia? No tak, no, albo przychodzi to może w woty, wszystko przychodzi w woty. No, sojusze wyglądają dość ciekawie. Chorwacja oraz Węgry. Sejm też jakieś dziwne tutaj relacje podejmuje. Tolerancja? W Polsce? A nie te, nie wiem, czy to są kobiety, czy nie kobiety, te, które... Niemożliwe. No, teraz w Polsce rządzi partia konserwatywna. Mamy też jeszcze komunistyczną oraz partię liberalną. No, to bardzo ciekawe w sumie. Dodatkowa siła misjonarzy. No, coś by się tutaj zgadzało z tym. Rosja już toczy wojnę, od razu zaatakowała, Zaporoże wciela do swoich tutaj granic. Czekajcie, Zaporoże to przecież terytoria Ukrainy. Ukraina wypuściła Zaporoże jako wolny kraj? What the fuck? Mołdawia? Co ta Ukraina odwaliła? Ja naprawdę się zastanawiam, czy twórca tego moda ba coś do Podlasia? Albo nie wiem, żyje memami do Podlasia? No, Podlasie w ogóle nie jest terytorium skorowanym. Dość ciekawe jest to, że USA już na samym początku rozpoczyna akcje zbrojne na Pacyfiku. Kolejny potężny sojusznik Polski, Bułgaria. Wybór chyba autokratycznych idei jest dość taki sugestywny tutaj przez Polskę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości. No, Ukraina dość sporo terytoriów już nawet straciła od startu rozgrywki na rzecz Rosji, ale to chyba sama się prosiła. Bardzo ciekawe jest to, że Białoruś jest w Unii Europejskiej, Ukraina jest w Unii Europejskiej, ale Białoruś jest w Unii Europejskiej, a tylko Austria stanęła w jej obronie, no to, no tak, papa Białoruś. No może tak nie do końca? Iran najechał Pakistan, jedna z takich ciekawszych wojen. Hiszpania wbija się w Maroko, czyżby jej misje pozostały tutaj nietknięte? A w Polsce kolejne wybory prezydenckie wygrał Zygmunt Sieniawski. Bronisław? O, czyżby jednak dobra zmiana odeszła od dobrego zmienienia Polski? Chociaż chyba nie. Gosiewski jest cały czas w zarządzie. Bycie w Unii Europejskiej daje całkiem fajne bonusy. Dodatkowe zmniejszenie kosztów developmentu minus 20%, tańsza technologia. I mówicie, że Unia nic nam nie daje. A tu taka polska złota era się rozpoczęła. Po koronawirusie, po wszystkim, polska złota era nastała. Patrzcie, we Francji na przykład nie ma złotej ery, nie jest aż tak dobrze. Widzicie, Polska jest krainą dobrobytu. Któż by to przewidział, że partia piratów zdobędzie swoją własną wyspę na Bahamach? No ale USA chyba tego nie zaakceptowało, bo już tutaj się desantuje. Oj, krótko istniała ta partia, krótko. Tymczasem w Polsce nic totalnie się nie dzieje. Kolejne lata upływają w dobrobycie. Witam imperialistów! Pamiętajcie, że prowadzę współpracę ze sklepem eneba.com. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś dla siebie, coś użytecznego, coś fajnego, coś co wam umili grę. Co weekend super wyprzedaże, używajcie kodu LUKAS. Ja nie mogę. To jest spełnienie mokrego snu naszego wielkiego cesarza. Jak mogło do tego dojść? Polska 1 na 1 z Niemcami. To jest radzieckie bulwy.
Nie chcę nic mówić, ale polskie wojska właśnie zostały totalnie anihilowane. No to papa! Zostaną powołane od razu tutaj wojska obrony terytorialnej w bardzo dużej ilości, ale czy to będzie wystarczające, żeby uratować nasz kraj przed upadkiem w 2030 roku? No Niemcy ogólnie to tak nie powiem, trochę tutaj roszczeń terytorialnych mają, aż przykro jest na to patrzeć. No ale prawie daliśmy radę, szkoda, że Warszawa znowu padła. 2030, Poznań, Wrocław wracają do Niemiec. Może trzeba się znowu przeprowadzić do Wrocławia? Kiedyś tam mieszkałem, było bardzo przyjemnie, tylko bym musiał się niemieckiego zacząć uczyć. No, Niderlandy też padły. I to w sumie konflikt Niderlandów z Niemcami nas tutaj wciągnął w tą wojnę. Egipt chyba wkurzył dość sporą liczbę państw na świecie. Nawet Syria nie dostała chyba takiej interwencji państw na świecie. Aha, Niemcy opuściły Unię Europejską. To sporo tłumaczy. A Wielka Brytania 2031 nadal nie podpisała traktatów o wyjście z Unii Europejskiej. Wciąż siedzi. Wciąż w Unii Europejskiej jest Wielka Brytania. Belgia została najechana przez Niderlandy, no i przegrywa tą wojnę z Kretesem. Nie chcę nic mówić, ale do Niemiec chyba wróciły te gorsze czasy. Faszystowska dyktatura. Okej! Nawet Rosja zachowała to, że jest jeszcze demokracją, a Niemcy już się zmieniły. No i kolejna wojna. Wielka Brytania atakuje Egipt. 2035 dochodzi do konfliktu pomiędzy Rosją oraz Chinami. I też chyba Indie są w tej wojnie. Zgadza się. I wygrywają tą wojnę. Chiny ogólnie teraz toczą dwie ciężkie wojny, zarówno z Rosją, jak i z Indiami. No Indie wygrywają tutaj, dużo spornych terytoriów dla siebie przejmują. W sumie współcześnie, jak tak myślę, jakby doszło do takiego konfliktu Chiny na Indie i Rosję, to by się źle dla świata skończyło. To bardzo by się źle dla świata skończyło. 2038, wojna niemiecko-duńska zakończona i Niemcy przejmują naprawdę sporo terytoriów. Ojojoj! Coś to za wojna! Niemcy kontra odtworzenie II wojny światowej! No, z tą różnicą, że Włochy też są przeciwko nim. I to Niemcy zaatakowały? Bardzo dziwne. W sumie to ciekawe, czy taki konflikt niemiecko-francuski też w dzisiejszych czasach byłby w jakikolwiek sposób możliwy, ale chyba nie. Nie, mnie to jest tak trudno sobie coś takiego wyobrazić. No ale jednak niemieckie armie wyparły francuskie ze swoich terytoriów. Tutaj no dostały stack wipe'a, ale jednocześnie zajmują dość sporo terytoriów włoskich i pewnie Włochy za chwilę wyjdą z tej wojny, jako pierwsze się poddadzą. Francja za to wyzwala terytoria polskie. No i zakończyło się wygraną Niemiec i przejęciem części terytoriów tutaj francuskich z Nadrenii. Polska kończy swoją egzystencję, ponieważ no, została zaatakowana przez Niemcy. Znowu. Czasem gdzieś tutaj przegapiłem fakt, że Ameryka podbiła dość sporą część Meksyku tutaj dla siebie. Make America great again! Ech, no niestety tym razem żadne ziemi nie przeszły do Niemiec. Polska po prostu się poddała. 45 rok i inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. No ale Ukrainę troszeczkę krajów jednak broni. Gdzie ci Niemcy zdobyli terytoria? Na Korsyce? Ja myślę, że to jest koszmar Putina, w którym Ukraina zajmuje terytoria rosyjskie. Co tu się odwala? Ukraina odzyskała Krym oraz swoje kresy wschodnie. Tak samo podobnie Białoruś. Nawet Estonia coś na tym podejściu coś podbiła. Ale nie Polska. Polska tylko traci. A to wszystko przez to, że dobra zmiana nami nie rządzi. Gdyby byli nieśmiertelni i wiecznie nami rządzili. Inwazja Japonii na Rosję? Któż mógł się z tego spodziewać? Czyżby cesarstwo miało się odrodzić? Jakim cudem Japonia ma tyle wojska i tyle pieniędzy? Rok 2050, wojska niemieckie w Irlandii. Ja się naprawdę się zastanawiam, jakim cudem jesteśmy na 20. miejscu na świecie, jako Polska. O, Niemcy to mają samych przyjaciół na świecie. 2053, a Niemcy doczekały się wojny koalicyjnej. I to jeszcze wypowiedzianej przez Polskę. No te liczby są takie dość jednostronne tutaj, jak i liczba krajów po jednej i po drugiej stronie. Nie da aż przyjemnie patrzeć, jak tutaj po prostu skaczą te liczby zrekrutowanych wojsk i straty po prostu jak rosną po jednej i po drugiej stronie. To jest jakaś masakra totalna. Niemcy jak na razie średnio dają radę przeciwko wojskom koalicji. Czyżby ziemie zachodnie miały wrócić do Polski? No kto by się spodziewał, że tutaj taki swarm ruszy na Niemcy i tak ich tutaj zają. No przewaga jest gigantyczna i tylko widzimy, jak te kolejne prowincje padają i kolejne wojska dochodzą do Niemiec. No niestety, żadnych szans nie mają.
tutaj z wygraniem tej wojny. No i niestety Polska odzyska swoje zachodnie terytoria. Wspaniałe polskie zwycięstwo! Naprawdę? Odzyskali tylko swoje ziemie? Naprawdę? No dobra, może jeszcze powypuszczali parę państewek tutaj z Niemcech, ale no tak, po co to? Francji oddali terytoria, Danii jakby co rok 2000 prawie 60, a WB wciąż nie opuściło Unii Europejskiej. A teraz te imperialistyczne Niderlandy również zaatakowały Niemcy w osobnej wojnie. Swoją drogą, po tej wojnie na tron Niemiec wkroczył Kaiser, cesarz Friedrich IV Wilhelm von coś tam, czyli powrót króla do Niemiec. No chyba się dobrze dla nich nie skończył. W Polsce wciąż mamy niezachwianą republikę. Nawet Austria podbija już Niemcy. Nie mogę. Co tu się wydarzyło? Powstała Bawaria, jakieś kolejne księstwa. Austria zamiast cokolwiek podbić wypuszcza kolejne księstwo, kolejną republikę z terytorium Niemiec. Dania odzyskała praktycznie wszystkie swoje terytoria. No prawie. A Polska ma wojnę z Egiptem. Oby przynajmniej coś zdobyła. Egipt, ja nie wiem, jak ty sobie u Szwedów nagrabiłeś. Za dużo tam imigrantów poszło? No ale wojska polskie gdzieś tutaj w Kuwejcie sobie mykały. Może trochę ropy sobie nagrabiły. Rok 2070, wojska amerykańskie przybyły wyzwalać Francję. Od demokracji chyba. Ja naprawdę zastanawiam się, czym sobie ten Egipt tak nagrabił tutaj, że ma taką koalicję. Większą niż Niemcy. Rok 2077. Podlasie stało się integralną częścią Polski. Polski, której wciąż nie ma na liście najsilniejszych krajów na świecie. Niemcy się rozpadły, już nie są takie potężne, a Wielka Brytania wciąż nie może wyjść z Unii Europejskiej. Któż by się spodziewał takiej zmiany na świecie?